witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Mesjasza Izraela, którego łaska zbawienna rozlała się na wszystkie narody. I popatrzmy, jaki to cud. Tyle set czy tysięcy kilometrów od tego miejsca, skąd Ewangelia wyszła. Jesteśmy uczniami Mesjasza. I modlimy się o to, by to wspaniałe dobro, tak jak Krzysztof powiedział, to najcenniejsze, co mamy, wróciło tam do Jerozolimy. I trzeba powiedzieć, że dzieją się w Izraelu rzeczy unikalne, naprawdę. Pan sam się objawia swojemu narodowi. Przypomina mi się tutaj postać Józefa, którego bracia długi czas nie znali, nie rozpoznali. Widzieli w nim Egipcjanina, kogoś zupełnie obcego. A przecież on ich ciągle żywił, podtrzymywał tą rodzinę. I w pewnym momencie, kiedy nadszedł właściwy czas, przez Boga naznaczony, sam na sam spotkał się twarzą twarz ze swoimi braćmi i powiedział: jestem Józef, wasz brat. Nie wiem, czy potrafimy sobie wyobrazić, co było w ich sercach. Najpierw był przestrach. Słuszny zresztą. I wtedy on powiedział: zbliżcie się do mnie. Nie chcę wam zrobić nic złego. Przyszedłem tutaj wcześniej. Bóg mnie wysłał. To był jego plan. Mieliście jakieś swoje pomysły co do mojej osoby, tak? Nie najlepsze. A Bóg obrócił to ku dobremu. Tak jak może to zrobić w życiu każdego z nas dzisiaj. O ileż bardziej w życiu każdego z nas dzisiaj, jeżeli może obrócić tą fatalną pomyłkę części Izraela w błogosławieństwo całej ziemi i całego narodu. On to może zrobić. I całego świata, wszystkich narodów. I wtedy oni, ciągle przelęknieni, przybliżają się do niego. Wyobraźmy sobie tą scenę. Podchodzą do tego egipskiego namiestnika, widzą te rysy. Tak, to jest przecież nasz brat. To nie jest żaden poganin, to nie jest żaden goj. To jest nasz brat. I stają wokół niego, obejmują się i nagle widzą sens tego wszystkiego, co dotąd w ich życiu nie miało sensu, co było w nich rozdarciem, co bardzo ciężko raniło ich sumienia, gdzieś tam w głębi ducha. I wiedzieli, że swojego ojca zranili przez to, co zrobili. I właśnie myślę, że tą prawdziwą jedność Izrael może odzyskać właśnie w tym kręgu. 12 braci Jakuba po tylu perypetiach znowu staje razem, obejmuje się tak prawdziwie po męsku i wylewa swoje emocje, wbrew pozorom też po męsku. I to jest plan Boga dla Izraela. Wierzę, że już bardzo szybko. Dlatego dzisiaj Izrael potrzebuje prawdziwego sojusznika. Jego przywódcy czasem szukają w niewłaściwych miejscach. Ale prawdziwy sojusznik stoi w modlitwie za Izraelem. Prosi o pokój dla Jerozolimy, dla Jeruszalaim. Co jest równoznaczne z obietnicą spełnienia powtórnego przyjścia naszego Pana. Im bliżej tego jesteśmy wydarzenia, tym bardziej widzimy, jak zło usiłuje skomplikować tą sytuację tam. Tak myślę, że niezwykle aktualne dzisiaj jest to krótkie zdanie, które kiedyś apostoł Paweł napisał w liście do Tesaloniczan, właśnie mówiąc o sprawach ostatecznych. A o czasach i porach nie potrzeba wam, bracia, mówić, pisać. Tak? I nie będę tego robił. Każdy wie, co dzisiaj się na świecie dzieje. Nagle jakiegoś dziwnego przyspieszenia te sprawy nabrały. Mamy wrażenie, że gdzieś tam szykuje się naprawdę scena końcowych wydarzeń. Można w jakimś sensie powiedzieć, że czasy ostateczne trwają od momentu, kiedy Jezus ogłosił, że przybliżyło się Królestwo Boże. Więc jeżeli wtedy już to było, to ileż bardziej dzisiaj.
I trzeba powiedzieć, że już dawno świat nie zmierzał z taką prędkością do sytuacji, która może się wymknąć spod kontroli. Dzisiaj się im jeszcze wydaje, kiedy gromadzą się tam kolejne siły, kolejne mocarstwa się włączają w ten konflikt na Bliskim Wschodzie, że to jest sytuacja do opanowania, że tam jeszcze coś możemy wygrać. Niektórzy zadają pytanie, kiedy ta trzecia wojna się może zacząć. A ja słyszałem takie zdanie, taką opinię, że w zasadzie ona już trwa, tylko jeszcze nie na taką skalę. I szczerze mówiąc, nic już nie trzeba by było dodawać, żeby zaczęło się naprawdę spełniać to, co mówił Zachariasz właśnie o oblężeniu Jerozolimy, o tych wszystkich wydarzeniach. Te narody tam są, główne mocarstwa już tam właściwie są. My mamy troszeczkę kryzys za wschodnią granicą, obawiamy się lekko. Pomyślmy jednak, jak czują się dzisiaj Izraelczycy. Oni mają za sąsiada Syrię, a po drugiej stronie mają Egipt, a zaraz obok Strefę Gazy, 1 000 000 ludzi. Troszeczkę dalej Irak i Iran. Wszystko to są sąsiedzi, bardzo bliscy. Także również w ich przypadku bardzo aktualne są te słowa. Kiedy usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, oni to słyszą. I módlmy się właśnie o to, aby ich oczy Pan Bóg kierował tam, gdzie jest naprawdę prawdziwa pomoc. Szomer Izrael, tak, stróż Izraela nie zasypia. Więc naprawdę nie wiemy, ile to wszystko jeszcze potrwa. Europa nie chce się obudzić ze swojego snu, a powinna, bo te spokojne czasy się kończą. I nagle stoimy wobec kryzysów, których dotąd nie znaliśmy. I co teraz? Lęk bezradnych narodów. Też takie określenie słyszymy dotyczące właśnie tych wydarzeń. Ale to wszystko dla tych, którzy mocno stoją w Mesjaszu, w wierze, w Chrystusie, jest tylko wezwaniem do podniesienia głowy do góry. Tak, do pobudzeniem do czujności, żeby przypadkiem w coś w tym świecie się nie uwikłać, co by spowodowało taką duchową otępiałość. To jest nasza nadzieja. Apostoł Paweł mówi, to pocieszajcie się tymi słowy, że właśnie niedługo spotkacie Pana, a nie bójcie się czy przerażajcie. To ten świat bezbożny, który Boga odrzuca, on ma się czego bać. Więc jak to dobrze również, że możemy stać w tej służbie wyrywania jeszcze wielu ludzi z uwikłania w grzech i wyrywania z mocy Królestwa Ciemności. Tak jak tutaj dzisiaj wznosiliśmy te wszystkie modlitwy. Widzimy również, że razem z narodem wybranym stoimy na tym samym fundamencie Bożej prawdy. Mimo że duchowa sytuacja Izraela jeszcze ciągle nie spełnia jakby tych Bożych kryteriów w głównej mierze, mimo wszystko jest bardzo dużo, co nas łączy i te podstawowe wartości są w dzisiejszym świecie atakowane. I czasami to sobie przypomina w bardzo taki niespodziewany sposób. Przypominają się tutaj słowa niemieckiego duchownego Dietricha Bonhoeffera, który żył też w trudnych czasach, tak, i będąc już w obozie koncentracyjnym, taką refleksję właśnie wysnuł. Kiedy przyszli po socjalistów, ja nic nie zrobiłem, bo nie byłem socjalistą. Kiedy przyszli po związkowców, nic nie zrobiłem, bo nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po Żydów, też nic nie zrobiłem, bo nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, już nie było nikogo, kto mógłby mi pomóc. Pewno słyszeliście o tym zamachu, który miał miejsce, właściwie nie zamach, tylko taka strzelanina
w Kalifornii, w San Bernardino, tak? Tam zginęło 14 osób. I takie małżeństwo, jak się teraz okazuje, muzułmanów, spowodowało tą strzelaninę. Weszli do pomieszczenia, otwarli ogień i nikt dokładnie nie wiedział, co jest tutaj przyczyną. Tak? Szuka się jakichś wątków terrorystycznych, czy też może najpierw sądzono, że to jakieś osobiste sprawy. I nie wiem, na ile mamy świadomość, że jedną z tych ofiar był mesjański wierzący. Na początku sądzono, że żydowskiego pochodzenia, ale okazało się, że nie. Więc on był nie Żydem, który miał serce dla Izraela. I z tym terrorystą, Saidem Farukiem, kilka dni wcześniej popadł w bardzo ostrą dyskusję na temat Izraela i islamu. Krótko mówiąc, pokłócili się bardzo ostro, dlatego że ten człowiek bezkompromisowo wyznawał to, w co wierzy. I nawet później FBI badało taki wątek, czy przypadkiem to nie była główna przyczyna tej strzelaniny, że on po prostu, oni postanowili się zemścić i że właśnie dlatego on zginął. No i oczywiście jakieś tam media liberalne stwierdziły, że w takim razie to byłaby taka prowokacja ekstremistyczna tego człowieka i tak dalej. Ale puenta jest taka, że to samo zło, które atakowało Izrael przez wieki, chce zniszczyć również nas. I myślę, że przy okazji tego dzisiejszego spotkania dotyczącego święta Chanuki bardzo, bardzo wyraźny sposób to zobaczymy i tą potrzebę właśnie modlitwy i błogosławienia narodu wybranego. Jeszcze, żeby tą wstępną część tak podsumować, przypomnę te słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan, to jest 5 rozdział, 2 werset, który mówi: Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I to wszystko, to zdanie znamy, ale troszkę dalej jest powiedziane tak. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. I chyba to jest jeszcze bardziej ważne. To nie nas ten dzień ma zaskoczyć. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. I to nas prowadzi do samej istoty zagadnienia dzisiejszego święta Chanuki. Światłość, ciemność. Nie należymy do nocy, nie należymy do ciemności. Właśnie zwycięstwo światłości nad ciemnością jest istotą tego, o czym dzisiaj powiemy. Chanuka inaczej bywa też nazywana świętem świateł. Nie jakiegoś tam światła, żeby z jakimś wschodem nie skojarzyć, tylko świateł, lampek, związanych tutaj z tym świecznikiem właściwie. O tym w odpowiednim momencie wspomnę. Jest pytanie takie, co to w ogóle jest za święto? Będziemy mówić o takich podstawowych sprawach. Jeżeli ktoś jest dobrze zorientowany, to po prostu będzie miał krótką powtórkę. Czy my jako chrześcijanie powinniśmy też interesować się tym świętem? Ono ma taki ważny narodowy wymiar dla Izraela, związany z ich ocaleniem. No dobrze, ale to są oni, no fajnie, ciekawie, ale czy ma to jakieś głębsze duchowe znaczenie dla nas dzisiaj jako chrześcijan, którzy tu jesteśmy? Właśnie w takim otoczeniu, w jakim żyjemy. Zwłaszcza, że próżno byłoby szukać w Torze na przykład, czyli w Pięcioksięgu, jakichś korzeni tego święta. Tak? Tam pisze na przykład o święcie Paschy, o święcie tygodni, tak? Szawuot, Pięćdziesiątnicy. Pisze o wszystkich tych ważnych 7 świętach Tory, ale nie znajdziemy tam nic o Chanuce. I właściwie w pismach hebrajskich, czyli w naszym Starym Testamencie, nie ma nic na ten temat, nie jest nic powiedziane. Dlatego nawet dla judaizmu jest to tak zwane święto drugorzędne. Chociaż trzeba powiedzieć, że pod względem popularności ono jest równe Pesachowi. Tak, jest bardzo chętnie obchodzone. Nie tylko przez Żydów, ale coraz większa jest popularność
tego święta. Zapalane są świeczniki. Właściwie historia okoliczności tego święta opisana jest w dwóch księgach, księgach machabejskich, ale to są księgi apokryficzne w kanonie hebrajskim uznane za nienatchnione i tak samo jest też w naszym. Ale jest tutaj pewna ciekawostka, bo wzmianka na temat tego święta jednak jest i za chwilkę o tym powiem. Tak się składa, że jest pewna bliskość, jak sami widzimy, między świętem Chanuki a Bożym Narodzeniem. Dzisiaj też o tym już co nieco śpiewaliśmy. Po co nasz Mesjasz przyszedł na ten świat? Chociaż nie zawsze jednakowa jest ta bliskość, dlatego że kalendarz żydowski ma swoją specyfikę i on jest bardziej ruchomy w stosunku do naszego. Nie będziemy wchodzić tutaj w te wszystkie zagadnienia. Teraz na przykład ta odległość jest dosyć spora, ale bywały takie lata, że niemalże idealnie ze sobą się nakładały. Jeżeli byśmy popatrzyli na te wydarzenia, które legły u podstaw tego święta, to widzimy, że chronologicznie ono też było bliskie wydarzenia narodzin Pana Jezusa. Czyli nie gdzieś zamierzchłe w starożytności Izraela za czasów Mojżesza czy później, ale właściwie 160 lat przed przyjściem Pana Jezusa. Więc na tym polega problem, że to jest ten okres milczenia, tak? Kiedy już, by tak powiedzieć kolokwialnie, Stary Testament się zakończył, a Nowy jeszcze nie zaczął. Ten okres międzytestamentalny. On jest bardzo ciekawy, mało dla nas zapoznany, ale zauważmy, kiedy kończymy ostatnie wydarzenia czytać ze Starego Testamentu, czyli w zasadzie Księgi Nehemiasza, Ezdrasza, o tym jak Izrael powraca z wygnania, ten świat jest jakiś inny. Potem otwieramy Nowy Testament i widzimy synagogi, tak, saduceuszów, faryzeuszów, rabinów i zastanawiamy się, jak do tego doszło. I właśnie to w tym okresie się działo, tylko że to jest osobne zagadnienie. I między innymi właśnie te wydarzenia związane z Chanuką również w tym czasie miały miejsce. Więc te 160 lat to w skali biblijnej jest bardzo krótko. Trzeba dodać też to, co łączy Boże Narodzenie z Chanuką, to atmosfera. To jest święto bardzo radosne. Są też lampki, są prezenty, są słodycze. Jest taka rodzinna atmosfera. Ale nie tylko o to chodzi. Istnieje jeszcze głębsze powiązanie obu tych świąt, ponieważ ono właśnie ma miejsce, te wydarzenia miały miejsce w okresie poprzedzającym pełnię czasów, tak? Kiedy nastała pełnia czasów, zesłał Bóg swojego Syna. I w jakimś sensie należy do tej pełni czasów. I wtedy właśnie Izraela dotknął potężny kryzys duchowy w konfrontacji z pogańską kulturą. Oni jej nie chcieli, ona sama przyszła. Oni na nią nie czekali i ona też nie czekała. I doszło do potężnego duchowego zderzenia, o którym dzisiaj troszeczkę powiemy, ponieważ mam wrażenie, czy możemy mieć wrażenie, że pewne rzeczy zaczynają się powtarzać, tylko zmienia się zewnętrzna maska, a istota pozostaje ta sama. To była agresywna, pogańska kultura heleńska, grecka, która zagroziła tej tożsamości narodu wybranego, opartego na objawionym Bożym Słowie. Coś nam to mówi, tak? Fundamenty naszej cywilizacji chrześcijańskiej dzisiaj też są w podobny sposób zagrożone. Przerodziła się ona w walkę aż do krwi. I gdyby Izrael wtedy przegrał, gdyby to powstanie, które wybuchło, poniosło klęskę, to Żydzi ulegliby helenizacji. Tak jak inne ludy, staliby się jednym z wielu pogańskich plemion. I co byłoby 160 lat później? Maria Miriam nie cytowałaby tego, o czym właśnie tutaj, Krzysztofie, czytałeś. Nie znałaby w ogóle słowa. Nie znałaby w ogóle proroctw. Nie oczekiwałaby.
tego, że może ona będzie tą matką, o czym wszystkie matki żydowskie marzyły w Izraelu, żeby być matką Mesjasza. Nikt by nie czekał. Zachariasz, arcykapłan, ale czego? On by czcił Zeusa. Anna, tak, Symeon. Czy oni by na kogoś czekali? Nie, ich by tam w ogóle w tym miejscu prawdopodobnie nie było. Byliby wszyscy politeistami. Czciliby cały panteon dziwnych bożków. Nikt by nie prosił o przyjście Mesjasza. Przecież właśnie w odpowiedzi na wołanie ludu Bóg to czyni. W odpowiedzi na obietnicę przymierza. Bóg wspomniał znowu na Abrahama, tak, i posłał swojego syna. Więc Bóg działa w odpowiedzi na modlitwy swojego ludu, chociaż On wie, kiedy ma działać. Muszę tutaj troszeczkę przewartościowywać tak na bieżąco, ponieważ wbrew pozorom ten temat jest bardzo szeroki, ma bardzo dużo ciekawych odniesień i na pewno nie zdążymy o wszystkim powiedzieć. Słowo Chanuka, ono znaczy dosłownie poświęcenie albo oddanie. Od wyrazu Hanach, które właśnie znaczy poświęcać. I to poświęcenie samo w sobie nie musi być z definicji godne pochwały. To może być też poświęcenie czegoś w złą stronę, oddanie się złej religii, ale na ogół występuje ono bowiem aż 8, czy tylko 8 razy w Biblii Hebrajskiej. W Księdze Liczb, Nehemiasza, Kronik, w Psalmie. W większości przypadków odnosi się do poświęcenia ołtarza przed przybytkiem albo do poświęcenia świątyni Salomona, tak? Też takie coś miało miejsce w czasie święta namiotów. Bądź do poświęcenia murów Jerozolimy. Więc główne skojarzenie dotyczy domu Bożego, świątyni, która jest poświęcana albo oczyszczana i na nowo oczyszczana po zanieczyszczeniu. Właśnie ciekawostką jest to, że wzmianka o Chanuce znajduje się w Nowym Testamencie. To jest chyba taki jedyny przypadek, że to święto nie jest w żydowskich pismach, a jest w Nowym Testamencie. Jeżeli ktoś chce, może popatrzeć do Ewangelii Jana, rozdział 10, werset 22. I pisze tam tak. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Tak, uroczystość poświęcenia świątyni, albo było to święto poświęcenia. Czyli gdybyśmy mieli hebrajski tekst, to pewno byłoby tutaj słowo Chanuka. Była zima, to też się zgadza. W Izraelu też jest, choć zawsze ze śniegiem. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Więc mamy porę zimową, podobną do naszej, w świątyni jerozolimskiej, podczas uroczystości poświęcenia świątyni, albo w święto Chanuki. I w zasadzie dalszych szczegółów nie znamy. Nie wiemy, jak obchodzono wtedy to święto i czy Jezus w tym uczestniczył. Tutaj można by mieć bardzo różne przypuszczenia, to jest osobny temat. Niemniej coś spowodowało, że się tam zjawił, a więc nie bez powodu. I miał bardzo ważne rzeczy w tym czasie do wygłoszenia. I teraz jest pytanie, skoro poświęcenie świątyni, tak, to dlaczego ta świątynia Izraela wymagała poświęcenia, oczyszczenia w tym drugim wieku przed naszą erą. Tak mówiąc bardzo krótko i węzłowato, Chanuka upamiętnia cud. Cud, który się w tej świątyni wydarzył podczas powstania żydowskiego, które było skierowane przeciwko greckim okupantom w czasach, kiedy Judea znalazła się pod panowaniem bezwzględnego, okrutnego władcy, pewnego takiego typu antychrysta, Antiocha IV Epifanesa. Do niego są nawiązania w proroctwach Daniela. I on w pewnym momencie kazał czcić siebie jako bóstwo. Zbezcześcił świątynię w bardzo ohydny sposób. I tutaj można by zadać sobie pytanie, czy to też nie dotyczy tego właśnie obrazu spustoszenia, tak, w świątyni, które należy właśnie do tego języka eschatologicznego Jezusa.
Te wydarzenia bardzo wiele nam tutaj by rozjaśniły. I zabronił Żydom życia według Tory, według objawionego Bożego Słowa. Co spowodowało, że oni stanęli, w którymś momencie byli przyparci do muru i stanęli w obronie wiary. Chociaż była ich tylko garstka, a naprzeciwko siebie mieli ogromne imperium. No i to był jakby drugi taki cud, że ta niewielka ich garstka zwyciężyła znacznie groźniejszego wroga. Tak jak Dawid i Goliat, tylko że na znacznie większą skalę. I oni mogli na nowo poświęcić tą sprofanowaną, zbezczeszczoną drugą świątynię jerozolimską. I według pewnego podania, choć sądzę, że to prawda, po oczyszczeniu świątyni kapłani stwierdzili, że ten zapas oleju do siedmioramiennego świecznika, czyli menory, tak znamy to określenie, menora, siedmioramienny świecznik. To nie jest ten świecznik. On stał w świątyni, Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzić, tak, z jednej bryły złota. Są tam szczegółowy opis, jak to ma wyglądać, jak należy się z tym obchodzić. I była bardzo ważna funkcja tej menory, tak, reprezentowała tą Bożą światłość, Bożą ciągłą obecność wśród narodu wybranego. I przypominała mu, że oni tą światłość, tak jak na świeczniku, mają też wynieść i być świadectwem dla świata. Dlatego, żeby świątynia z powrotem zaczęła pełnić swoją funkcję, menora musiała na nowo zapłonąć. Nagle się okazało, że cały zapas specjalnej oliwy, tak? A wiemy, tylko oliwa z oliwek daje światu świat. Jak mówi Midrasz. Cały ten zapas już gdzieś został napoczęty przez tych kapłanów Epifanesa, zbezczeszczony. I teraz mieli taki wybór, albo użyć właśnie tego zanieczyszczonego oleju, albo szukać jakiegoś rozwiązania. I gdzieś w zakamarkach znaleźli jeden taki zapieczętowany zbiorniczek na jeden dzień. Ale to na jeden dzień, a tymczasem potrzeba, zgodnie z prawem rabinicznym, 8 dni, żeby przygotować taki koszerny zapas oliwy, żeby to Panu Bogu się podobało. Więc mimo wszystko w takim zaufaniu do Boga wzięli i tą odrobinkę na ten jeden dzień postanowili zużyć. Zapalili i zobaczymy, co będzie dalej. Tak? W wierze przynieśli to Bogu. I ona paliła się następnego dnia i jeszcze następnego i następnego. Aż do momentu, prawda, kiedy zebrali oliwki, wycisnęli według odpowiednich procedur i przygotowali nowy zapas oliwy. Dlaczego myślę, że jest to prawdopodobne? Bo na przykład prorok Eliasz też miał taką sytuację. W bańce było tylko na jedne placki, tak? A starczyło ho-ho dla całej rodziny. Bóg takie rzeczy robi. A przecież On czyni cuda nie tylko te bezpośrednio opisane w Biblii, ale czyni je ciągle. Dlaczego nie miałby uczynić tego wtedy? Więc tutaj właśnie w tym momencie rozgryźliśmy tajemnicę, dlaczego ten świecznik, świecznik chanukowy albo menora chanukowa albo chanukija ma więcej ramion. Po jednej stronie 4, po drugiej 4 i na środku jedna wyróżniona, prawda, taka troszkę taki większy. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że akurat te świeczniki naprawdę są bardzo różne. Tutaj nie ma takich przepisów ścisłych, jak związanych w związku z menorą. I tutaj jest ogromna wyobraźnia. Dzieci jakieś różne czasami z takich słoiczków komponują, no z czegokolwiek. Niesamowite. Więc razem tych ramion jest 9, ale dokładnie 8 plus 1. Ponieważ tych 8 ramion reprezentuje tych 8 dni, kiedy w cudowny sposób
prawda, paliła się ta oliwa z jednego zapasu na jeden dzień. Tak więc, kiedy się zapala ten świecznik, to należy sobie właśnie przypomnieć ten cud chanukowy. Jakby ktoś spotkał się z takim określeniem cud chanukowy, to właśnie o to chodzi. Cudowne pomnożenie Bożej światłości, tak? Wbrew logice, wbrew rozumowi. Właśnie bardzo ważną rolę pełni ten jeden świecznik, który zawsze jest wyróżniony. On może być na końcu, z jednej, z drugiej strony, albo tak jakoś odstający. Nie może być jakby w jednym poziomie z pozostałymi, bo jego funkcja jest inna. Mianowicie, o ile na przykład świece szabasowe się zapala w normalny sposób, to akurat tutaj należy te pozostałe, te właściwe świeczki, lampki zapalać, używając tej jednej, którą zapala się najpierw. Czyli ten jeden wyróżniony świecznik pełni rolę służebną, tak? Można powiedzieć, to taki sługa. I faktycznie tak się to nazywa. Szamasz albo szames, my mamy tu takie spolszczone określenie. Sługa, sługa światła. Sługa światłości. I popatrzmy, jaka głęboka symbolika w tym jest, która myślę, że jest do odczytania także i dla nas. Przez 8 dni święta, bo tyle się obchodzi, każdego dnia zapala się o jedną świeczkę więcej. Więc ono zaczęło się wczoraj czy w niedzielę wieczorem, wtedy akurat w tym roku. Wtedy więc zapala się tego szamesa i od niego jedną świeczkę od prawej strony. Zaczynając następnego dnia dwie świeczki, trzeciego trzy i tak dalej, aż ostatniego dnia pełnym blaskiem cała Chanukija rozświetla dom. O czym nam to mówi? To nam mówi, że światłość zapalana przez sługę światła poszerza swoje panowanie. Że wbrew temu może, co nam podpowiadają dane płynące z otoczenia, światłość nie maleje, ale rośnie. Światłość zwycięża ciemność. Dzieci lubią takie obrazy, takie ciekawe właśnie poglądowe lekcje. I to jest fajna okazja, żeby im taką lekcję przekazać. Dlatego, że jest od tej menory, od tej Chanukii coraz jaśniej. I możemy powiedzieć, 160 lat później przyszedł ten, o którym słowo mówi, prawdziwa światłość, która oświetla każdego człowieka, przyszła na świat, tak? I gdzieś jest jeszcze powiedziane, że ciemność go nie przemogła. To jest ważne, bo możemy tego nie dostrzegać, że ciemność napiera na światłość. Ciemność chce przemóc światłość. Nam się wydaje, że ona się tak tylko rozprasza gdzieś po kątach. Ale tu jest inny obraz, że ona atakuje światłość. To jest może trochę nienaturalne. Mi się tutaj przypomina, mam akurat takie skojarzenie, którego wcześniej nie ująłem, ale przypomina się ta sytuacja związana z plagą w Egipcie. Tak, kiedy zapanowała ciemność. I Egipcjanie byli tak osaczeni tą ciemnością, że nie tylko, że nie widzieli drugiego, ale pisze, oni mogli nawet ją dotknąć. Może to jest tylko język poetycki, ale może to jest niemal prawda. Wyobraźmy sobie taką ciemność, tak gęstą, że zapalamy lampę i jej nie widać. Przykładamy latarkę niemal do oka i nie widzimy. To była właśnie taka ciemność. Więc co oni robili? Jak czytamy, leżeli w swoich łóżkach. Bali się ruszyć małym paznokciem u nogi. W ciemnościach zwykłych człowiek się boi, tak? Uświadamia sobie czasami różne sprawy swojego życia. A ja myślę, że w kontekście Eksodusu Bóg im pokazał, kto naprawdę jest w ciemności. Bo w domach Izraelitów było światło. W ziemi Goszen było światło. Co Bóg robi? Tak jak przy stworzeniu.
rozdziela światłość od ciemności. I o tym też mówi Chanuka, że właśnie to rozdzielenie światła od ciemności, nie tylko tego fizycznego, ale duchowego, jest prawdziwym fundamentem tego świata, na którym Bóg wzniósł całe stworzenie. I jak tego nie zachowamy, to jesteśmy niszczycielami naszego świata i odpowiemy za to przed Stwórcą. Więc mamy Egipt i mamy tą sytuację, a wiemy, że głównym bogiem Egiptu był Bóg Ra, tak, czyli Bóg Słońca. I bardzo często właśnie w tych pogańskich kulturach to bóstwo solarne było najwyższe. Tak jak Słońce wyróżnia się wobec gwiazd, księżyca i tak dalej. Często rywalizowały te kulty ze sobą. I nie inaczej było w Egipcie. I oni czcili Boga Słońca, Boga Światłości, można powiedzieć. Co każdy poranek, jak Słońce wstawało, oddawali pokłony i naraz 3 dni i ten Ra nic nie mógł zrobić. A w dodatku sobie oni uświadomili, że to nie ci pogardzani niewolnicy, którzy czczą nie wiadomo co, tylko że oni sami na szczycie tej cywilizacyjnej drabiny, jaką był Egipt, są w całkowitych ciemnościach. Więc takie lekcje dotyczące właśnie sprawy światłości Bóg przez Izraela okazywał raz po raz i również w tej sytuacji. To koniec tej dygresji. Myślę, że przypomina nam to takie zupełnie prostą konstatację, którą czasami troszkę można zgubić w codziennym ferworze życia, że żyjemy w świecie konfliktu światłości z ciemnością. Choćby było spokojnie i fajnie, tak nie jest. Toczymy bój wiary. I czasami rzeczywiście są spokojne dni, dzięki Bogu za to, ale musimy oczekiwać, że mogą przyjść ataki, tak? I trzeba być gotowym. Trzeba być w tej Bożej zbroi. Światłość jest dobra. To Bóg powiedział zaraz na początku stworzenia, kiedy zobaczył. Czytamy, że On tam oddzielił. Ja nie wiem, w jakim stanie zmieszania to może funkcjonować, ale pisze, że oddzielił wtedy. I światłość określił jako dobrą. Więc domyślamy się, że ciemność nie jest dobra. Ciemność chce przemóc. I Bóg oddziela. To też jest lekcja dla mojego serca. Ponieważ tutaj to oddzielenie musi się zacząć. Czy ja nie próbuję łączyć czasami światłości z ciemnością? Przez tolerowanie jakichś rzeczy, grzechów. No to jest niebezpieczna sytuacja. W ogóle wypacza tą Bożą prawdę. Jak to się ma do świadectwa o tym, że światłość jednak zwycięża? I to jest coś, co jest dla mnie ostrzeżeniem i oskarżeniem niejednokrotnie. Czy może raczej taką mobilizacją, żeby to przynosić Bogu. Ponieważ kiedy myślimy o tej świątyni z kamieni i ja bym jej tutaj nie deprecjonował, że to tylko taka świątynia, bo przecież właśnie taką Bóg kazał wtedy sporządzić. To wszystko było zgodne z Bożym planem. I ona pełniła swoją funkcję zgodnie z Bożym zamysłem. Niemniej jednak jest ona, czy daje nam pewien też obraz naszej rzeczywistości, w której żyjemy, a mianowicie to, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Tak jak mówi list do Koryntian, żebyśmy o tym pamiętali, że jesteśmy świątynią Bożego Ducha, a do tego wszyscy razem, każdy z nas jest żywym kamieniem w tej wielkiej budowli Bożej. Budujcie się więc jako żywe kamienie. Więc jakby tutaj jest taka podwójna obecność. Indywidualnie w każdym i jeszcze taki wymiar wspólnotowy, którego nie ma ten pojedynczy człowiek. Takie podwójne bogactwo Bóg daje. Więc mamy budować się w dom duchowy, miejsce, gdzie Bóg chce mieszkać, oczyszczone i uświęcone. I tutaj jest sprawa Chanuki, że to zło, które wtedy chciało tam wtargnąć,
zniszczyć tą tożsamość, którą Bóg dał, opartą na Bożym Słowie, chce dzisiaj zniszczyć nas. Więc ta walka jest analogiczna. To nie jest coś, co dotyczy tylko narodu izraelskiego. I niebezpieczeństwo polega na tym, że tak jak wtedy, tak i dzisiaj, to zło przychodzi w podstępny sposób. Nie przedstawia się, że jest złem, tylko że jest to postęp. Że chce nas wyrwać z jakiegoś zaścianka. Tak? Z jakichś zabobonów. Z jakiegoś tradycyjnego pojmowania rodziny na przykład. Wiemy, o czym mówimy. Przecież są kraje, gdzie była wolność wyznawania wiary, a dzisiaj się idzie do więzienia za podstawowe wartości, tak? W krajach, które idą na czele demokracji i wolności, więc niesamowita historia. To jest niesamowite, jak tamte czasy zaczynają przypominać nam dzisiejsze, więc o co to dokładnie chodziło, jak do tego doszło? Tutaj proszę o troszeczkę cierpliwości. Będziemy tak historycznie próbowali jeszcze się temu przyjrzeć, a nie będę może wplatał zbyt wielu wniosków, bo one mogą nasuwać się nam same. Mówiliśmy o Nehemiaszu, tak? O Ezdraszu. Oni wrócili z niewoli babilońskiej. To jeszcze pamiętamy z ksiąg Starego Testamentu. Stało się to za sprawą dekretu Cyrusa. Cyrus był też pogańskim imperatorem, a Bóg użył go i nawet w którymś momencie mówi, że on jest jego pomazańcem, tak? Bo on może wszystko. Nasz wspaniały Pan Bóg. I natchnął serce Cyrusa i on w pewnym momencie, może tam coś kalkulował, że mu się to opłaci, trudno powiedzieć, a może bezpośrednio ten Boży głos do niego dotarł, wydał dekret i na mocy dekretu pozwolono Żydom wrócić z Babilonu, z tych krain szeroko rozumianej Persji i tak dalej, z powrotem do swojej ziemi, do Judei i odbudowywać tam swoją siedzibę. 100 lat później w zasadzie to Imperium Perskie Cyrusa już zniknęło, bo te imperia, chociaż wielkie, potężne, hałaśliwe, jakoś znikały, a Izrael ciągle trwał. I wtedy właśnie jednak w dziejach cywilizacji nastąpił bardzo ważny zwrot. Pojawił się taki człowiek znany nam z historii jako Aleksander Wielki. W zasadzie dość młody człowiek, przebojowy, który zawojował takie ogromne obszary, jakiego dotąd przed nim w zasadzie nikomu się nie udało. To było bardzo błyskotliwe, ale nie o nim dzisiaj tutaj będziemy mówić. Chodzi o to, że on pochodził z Macedonii, tak, z Grecji, w zasadzie z zachodu i całą tą kulturę grecką, tu możemy sobie przypomnieć, tak? Grecja, Ateny, co tam było? Dzieła sztuki, tak? No niebezpieczne. One miały bardzo istotny duchowy kontekst. To nie było sobie tylko takie dzieło sztuki, jak dzisiaj próbuje nam się przedstawiać. Za tym stały pewne idee, można powiedzieć, pewne duchy, które promowały właśnie coś takiego. I on całą tą kulturę, tą całą filozofię, całe to myślenie przenosił stamtąd na wszystkie obszary, które zdołał podbić. A więc head na całą Azję, no i gdzieś tam jest też mały Izrael. Ale on, nie dane mu było długo żyć. Zmarł dość nagle w 323 roku przed naszą erą. 323, czyli zbliżamy się do tego okresu, o którym będziemy mówić. I co się stało potem z tym wielkim imperium? Nie miał nikt, kto by mógł, nie było nikogo, kto by mógł dynastycznie odziedziczyć, to on to rozdzielił między swoich przywódców, 4 potężnych wodzów i tak podzielono to imperium. I później były różne takie próby, żeby jednak odbudować znowu w jedno to wielkie imperium. Taka jedność oparta na ludzkim pomyśle.
I problem polega na tym, że w pewnym momencie, tu przeskakujemy mocno w tych dziejach, Izrael znalazł się między młotem a kowadłem. Między dwoma wielkimi imperiami, z których jedno chciało połknąć drugie. I właśnie od strony Syrii dzisiejszej, właśnie tamta część była opanowana przez tak zwaną dynastię Seleucydów. I Antioch IV Epifanes był jednym z nich. Podczas gdy na południu Izraela funkcjonowało duże imperium Ptolemeuszów. Kiedy patrzymy na proroctwa Daniela, te troszkę mniej zrozumiałe, na przykład z 11 rozdziału, tam jest mowa o księciu tam, czy królu południa, tak, północy, to wielce prawdopodobne, że dotyczy właśnie tych dwóch rywalizujących imperiów. My też jesteśmy tu w Polsce między wschodem i zachodem, tak? Jesteśmy takim krajem tranzytowym i wiemy, czym to się kończy dla narodu. Jak przejdzie taka pożoga, przejdzie taka armia. I Izrael znalazł się wówczas w bardzo podobnej sytuacji. Oni chcieli zrealizować to dawne marzenie Aleksandra o jednej uniwersalnej kulturze, która połączy wszystkie ludy i kraje. To była potężna machina wojenna, ale główne zagrożenie to nie była ta ich właśnie falanga, czy czymkolwiek dysponowali. To była ich atrakcyjna kultura, tych ich państw, miast, z takimi właśnie instytucjami jak teatry, agory, stadiony, które do dzisiaj urzekają pięknem. Jak oni to budowali, tak, że taka akustyka. Można 10-groszówkę zrzucić na scenę i ktoś, kto jest na samym końcu, on to usłyszy. Sprawdzaliśmy. Coś niesamowitego. A jednocześnie w owych czasach niebezpiecznego. Budowali oni wszędzie w tym regionie miasta, rozwijali handel, cenili filozofię, nauki ścisłe, kochali teatr, propagowali sport. Nawet było takie powiedzenie, dla Greków piękno było świętością, a dla Żydów świętość była piękna. Izrael stał się terenem tej bardzo aktywnej nowej kolonizacji. Nawet jego miasta zaczęto przebudowywać na ten wzór grecki, tak jak tutaj widzieliśmy, i okoliczne, Tyr, Sydon, Gaza, Szechem i wiele innych. Język grecki się staje językiem handlu, językiem codziennego porozumiewania, wypiera ten język Biblii, język hebrajski. Wszyscy interesują się nową nauką, sztuką i jeżeli chcą w tym uczestniczyć, to muszą w zasadzie mówić po grecku i myśleć jak Grecy. I nagle właśnie w siedzibie Żydów ten ekspansywny helenizm styka się z Bożym objawieniem. I to wstrząsnęło wiarą Izraela do szpiku kości. I tu powstał problem, ponieważ ci władcy greccy byli tolerancyjni i pozwalali, żeby te ludy sobie tam czciły swoje bóstwa. Dlaczego? Bo je dało się ustawić w jednym szeregu z greckimi. Ale jak ustawić Boga Jahwe, tak? Boga Izraela, najwyższego, który jest niematerialny, którego nie da się posągiem przedstawić, który jest ponad naturą, bo ją stworzył, jak go ustawić razem z Zeusem i z tymi wszystkimi innymi? I naraz się okazało, że tutaj tolerancja się nie sprawdza. W dodatku jeszcze objawienie biblijne mówi nam o tym, że jest Bóg najwyższy i że są takie absoluty jak dobro, zło. I to nam Biblia objawia. A Grecy uważali, że źródłem tych wszystkich absolutów tak naprawdę jest człowiek. Tak? Człowiek miarą wszystkiego. Homo mensura. Czyli jeżeli w danym czasie, w danej kulturze ludzie uznają, że dobre jest to, a złe jest to, że czarne jest to, a białe jest to, mówiąc językiem współczesnym, że definicja małżeństwa jest taka, a nie inna, to znaczy, że tak jest. Człowiek sam siebie czyni Bogiem. I to było właśnie w Grecji. Co jest moralne, co jest niemoralne, co jest etyczne, co jest nieetyczne. Żydzi otrzymali to wszystko w Bożym objawieniu i uważali, że to pochodzi od Boga.
A Grecy ustanawiali to sami według własnych, własnego widzimisię w gruncie rzeczy. Więc widzimy tutaj istotę tego konfliktu. I pojawia się ta bardzo ważna kwestia, Ateny czy Jerozolima, aktualne do dzisiaj. Czy może być jakaś synteza między jednym a drugim? Czy może być jakiś kompromis? Gorsza sprawa, i to też jest ważna lekcja, że w Izraelu nasilił się nurt helenizujący, czyli takich, którzy uznawali, że chcą być nowocześni. Że wyprowadzimy teraz ten Izrael z tego zaścianka, w to, co dotąd wierzono. Chcemy uczestniczyć w tej uniwersalnej kulturze, chcemy być jak wszyscy inni. Chcemy być nowocześni, jednym słowem. I to jest ciekawe, że to właśnie to stronnictwo tak naprawdę zaprosiło Antiocha, żeby im pomógł w walce z tymi pozostałymi opornymi, którzy trzymali się Bożego Słowa. I gdyby Izrael rzeczywiście stał mocno razem jako jedność, dając odpór temu naporowi pogańskiemu, to prawdopodobnie byliby w lepszej sytuacji, ale gorzej jest, jak z pomiędzy nich wychodzą właśnie ludzie mówiący rzeczy przewrotne, kiedy jakiś podział się wkrada. Wtedy rzeczywiście lud Boży jest w poważnym kryzysie. I to widać również w przypadku tej sytuacji. W kraju zapanowało wrzenie. Wiara oparta na biblijnym objawieniu wydawała się zacofanym anachronizmem, który teraz trzeba dopasować do tych wzorców uniwersalnych. Należy usunąć te zapisy w Torze, które nie pasują do wymogów współczesności, które uniemożliwiają uczestniczenie w kulturze heleńskiej, na przykład zakaz nagości, który wykluczał pojawianie się Żydów na stadionach, uczestniczenie w tych wszystkich wydarzeniach sportowych, czy na przykład obrzezanie, które Grecy uważali za coś obrzydliwego. A przecież był to znak dany im od Boga, ich tożsamości, tak? Który Bóg nakazał już Abrahamowi. Czy na przykład oddzielanie jednego dnia od pozostałych. Mówili, życie jest krótkie, po co tracić jeszcze jego jedną siódmą, nie wiadomo na co. Nie pojmowali, o co tutaj chodzi w Bożej świętości. I właśnie ci wszyscy zwolennicy, ci szermierze tego helenizmu wszędzie się znajdowali. W różnych środowiskach, warstwach, także wśród przywódców, kapłanów i lewitów. I to są głębokie korzenie saduceuszów. Czytamy gdzieś w Ewangeliach, że oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Tak, nie wierzyli w zmartwychwstanie. A apostoł Paweł, kiedy głosił Grekom na Areopagu, głosił, aż doszedł do zmartwychwstania i co? I wtedy zaczęli się śmiać. Dlaczego? To jest jeszcze taki głębszy problem. Ale przecież właśnie zmartwychwstanie jest tak naprawdę główną tą osią biblijnego objawienia. To jest właśnie ten powrót człowieka ze śmierci do życia. Więc saduceusze właśnie, oni też byli kontynuatorami tej frakcji, która ugodowej. Niektórzy kapłani, pisze Józef Flawiusz, pośpiesznie składali ofiary, przyspieszali w świątyni, żeby zdążyć na stadionie rzucać dyskiem. Uczyli się literatury, filozofii greckiej zamiast tory, a nawet wykonywali skomplikowane medyczne zabiegi, żeby ukryć obrzezanie, czyli dany im od Boga znak wyróżniający ich, po to, żeby nie wyglądać źle w dobrym towarzystwie i pasować. I pobożni Żydzi, kiedy zobaczyli, w jaką stronę sprawy zmierzają, utworzyli stronnictwo Hasidim. Znamy słowo Hasydzi, ale to nie są ci. W każdym razie Hasidim to są pobożni. I byli to ludzie, którzy byli Bogu bezkompromisowo oddani i prawowiernej nauce Tory i Bogu Izraela. I w którymś momencie, żeby to wszystko skrócić, doszło do bardzo ostrej konfrontacji. Tamci, nie mogąc sobie poradzić z Hasidim, wprowadzili wojska Antiocha, który marzył o tym, żeby stworzyć jeden światowy naród przez jedną światową kulturę, aby zapanował pokój dla dobra wszystkich. I teraz ta grupa opornych Żydów, którzy chcieli wyłamać się z tej wizji, to już nie byli wrogowie kogoś konkretnego. To byli wrogowie
pokoju całego świata. Tak nagle jacyś ludzie w jakiejś tam zapadłej miejscowości stawali się wrogiem pokoju w całym imperium. Wrogiem publicznym numer jeden, bo mieli przekonania oparte na Biblii. Antioch dysponował wojskiem, więc kiedy jakieś namowy, rozmowy nie powiodły się, zaczęła się konfrontacja ostra, prześladowania, forsowanie na siłę tej kultury. Świątynię poświęcono Zeusowi i przystosowano do pełnienia tego kultu. Tak? Między innymi złożono tam niekoszerną świnię w ofierze. Znaleźli się tam jacyś służalcy kapłani, którzy to zrobili, więc była tam, można powiedzieć, ohyda spustoszenia. Wokół Jerozolimy wzniesiono wiele posągów rozmaitych bożków. Zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Raz po raz diabeł próbuje przemodelować ziemię Izraela, nie w sposób, jaki Pan Bóg zaplanował, tylko na modłę tych wszystkich fałszywych religii. I widać to też w Jerozolimie na przykład. Ile tam jest różnych budowli architektonicznych, tak? Dlaczego? Żeby zatrzeć prawdziwą tożsamość, którą Bóg związał z tym miastem. I między innymi nakazał budować też Antioch gimnazjum pod samą górą świątynną, a obok Akropol. I w końcu ogłosił dekret zamieniający świątynię, powiedzielibyśmy dzisiaj, w takie ekumeniczne miejsce kultu dla różnych religii, by tak powiedzieć. I tam miał stanąć posąg symbolizujący Boga o wielu nazwach. Czyli Bóg jest jeden, jeden nazywa go tak, drudzy tak, znamy takie, takie stwierdzenia. A jednocześnie życie według Słowa Bożego zostało całkowicie zakazane. Zaczęły się oskarżenia o czary, o rzucanie klątw, o trucicielstwo, o potajemne rytuały, nawet o mord rytualny. Wtedy po raz pierwszy w stosunku do Żydów. Z takiej wysublimowanej kultury greckiej. Zabroniono obrzezania i jeżeli jacyś rodzice chcieli to zrobić ze swoim dzieckiem, zostawali skazani na śmierć razem z nim. I rzeczywiście zachowały się świadectwa wielkiego bohaterstwa, kiedy na oczach matki na przykład jednego po drugim syna w okrutny sposób mordowano, a ona dodawała im otuchy, że właśnie lepiej jej by było właśnie, znaczy im nie mieć rąk, nóg i tak dalej, ale wejść do na łono Abrahama, tak, do Królestwa Bożego, niż zachować to wszystko, ale poddać się temu pogaństwu. Ogromne zwycięstwa wiary, byśmy powiedzieli. Śmiercią karano za posiadanie Tory i czytanie jej. Co więcej, to będzie może taka ostatnia rzecz, jeśli chodzi o tą politykę. W każdej miejscowości większej nakazano złożyć nieczystą ofiarę na znak kompromisu i akceptacji nowych zasad. Czyli nie było tak, że ktoś sobie gdzieś w jakiejś miejscowości się przed tym schował, że tam w Jerozolimie to walczą. To w końcu przyszło do każdego. W małych takie lojalki robili. Przyjeżdżał jakiś korowód tych syryjskich władców, ustawiali jakiś zaimprowizowany ołtarz i jacyś lokalni kapłani, lewici, ich było pełno w całym kraju, byli zmuszeni przy obecności całego spędzonego tutaj ludu złożyć ofiarę niekoszerną, tak, nieczystą, czyli wbrew Bożemu prawu, wbrew Bożemu słowu. I właśnie w jednej z takich małych miejscowości w Modin zaczęło się powstanie. Zmuszono kapłana Matatiasza do tego, żeby on to zrobił. On odmówił. W tym momencie wyskoczył jakiś drugi kapłan i powiedział, a to taki mazgaj tutaj, nie wie o co chodzi, stary widzisz, ja to zrobię. I wtedy tenże kapłan, już nie pamiętam, bądź jego syn, Juda, porwał jakąś broń i przebił tamtego służalczego kapłana i uciekł. A razem z nim, z tego zgromadzenia, pewno grono osób, które za nim poszło. No i była taka mała grupka, w zasadzie studentów Tory,
którzy walczyć nie umieli. Wydawało się, że za moment będzie po nich. 3 lata później było już po tym imperium, po jego obecności w Izraelu. Cała ta historia tej partyzantki i tak dalej jest bardzo ciekawa i niesamowita. I na pewno Boża opatrzność była również obecna tutaj, że to się powiodło aż do tego szczęśliwego finału odbudowy czystości tej świątyni w Jerozolimie. Tak gwoli przypomnienia, ten, że Juda, syn Matatiasza, nazywał się Machabeusz, tak, powstanie machabejskie, znane określenie. Więc wtedy też zdarzył się ten cud chanukowy ze światłem. Byli tak spragnieni odnowienia tego światła prawdziwego, nie tych fałszywych różnych iluminacji, które tam były, że postanowili w wierze użyć tego, co mieli. I po tak długim, strasznym czasie, 7 lamp tej menory oryginalnej zapłonęło Bożym światłem na nowo nad ziemią Izraela z jakimś potężnym świadectwem też dla narodów, że oto znowu w zasadzie Goliat został pokonany. Bóg, który jest źródłem wszelkiej światłości, zainterweniował, podtrzymując ogień przez następnych 7 dni. Proroctwa mówiły, że stopy Pana staną na Górze Oliwnej, tak? Kiedy Jezus został zabrany, właśnie wzniósł się z Góry Oliwnej, to aniołowie powiedzieli uczciom, czemu tak patrzycie, tak? W niebo, przecież On, tak jak został wzięty do chwały, tak samo wróci. To jest bardzo ważne, tak samo, w ten sam sposób. A wzniósł się w taki sposób, że stał, rozmawiali i w pewnym momencie, prawda, został zabrany do góry. I obłok, myślę, że nie jest chmura, tylko obłok Bożej chwały, Szechina, ta, która była na świątyni, tak, po prostu okryła naszego Pana i w ten sposób jakby dopełniło się to, co On dokonał tutaj na ziemi, tak, i zasiadł po Bożej prawicy. I w taki sam sposób wróci, więc konkretnie w to miejsce, na Górze Oliwnej, gdzie zgromadzony wierna resztka Izraela przywita go właśnie tymi słowami: Baruch haba beszem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król Izraela. Oto my się modlimy, żeby tą resztkę Bóg ocalił, żeby tą resztkę przygotował, ponieważ Pan Jezus sam powiedział: nie wrócę wcześniej, nie zobaczycie mnie już, dopóki tego nie powiecie, dopóki mnie nie zaprosicie. Bo to były słowa, którymi witano nowego króla w Izraelu. Kiedy, powiedzmy, Salomon wstępował na tron, czy jakiś następny z dynastii Dawidowej, to lud swoją aklamację, akceptację tego nowego króla wyrażał tymi słowami: Baruch haba beszem Adonai. I Jezus powiedział: dopóki tego nie powiecie, dopóki nie będziecie gotowi uznać mnie za swojego króla i Pana, właśnie tym wołaniem, to nie będziecie mnie oglądać. Ale wiemy, że będą go oglądać, że On przyjdzie, że taka grupa go tam przywita. I wielu już jest gotowych. Nawet Bóg dał im rozpoznanie swojego pochodzenia i oni wiedzą, że są z linii Dawidowej. Są tacy. Więc to jest ten przysionek Salomona. I wiemy, że pierwszy zbór też zgromadzał się w przysionku Salomonowym. Właśnie na tym terenie. I tam Bóg czynił wielkie znaki, cuda, które pokazywały i poświadczały, że rzeczywiście ten Jezus jest Mesjaszem, jest prawdziwym, obiecanym synem Dawidowym. I ileś lat wcześniej, w zasadzie nawet nie lat, dość krótko wcześniej, w święto Chanuki jest tam Jezus i pewno myśli o tym czasie, tak? Widzi te mury, że wielu z nich szczyci się niestety tylko tym, co zewnętrzne. I chciałby bardzo, żeby już tutaj na tym miejscu powstała ta świątynia z serc tych pierwszych wierzących, którzy w tym samym przysionku, może ich nawet widział, jak się zgromadzają. A czemu właśnie tam chcieli być pierwsi, którzy przywitają wchodzącego króla?
Tak, bo tam zaraz jest brama wejściowa od strony wschodniej. Jak popatrzymy, nawet złota brama, tak, ona też jest właśnie od strony wschodniej. Jest powiedziane, że właśnie przez nią Mesjasz przejdzie. Więc gdyby powrócił już za ich życia, a wierzyli, że to będzie lada moment, to oni będą pierwsi, którzy na terenie świątyni swojego króla, Mesjasza i Zbawiciela przywitają i tak zacznie się era mesjańska. Może mieli takie właśnie wyobrażenia. I tam właśnie był, czy chodził Jezus. Ale wtedy jeszcze niestety musiał wyjaśnić, że on nie będzie taki jak Machabeusze. Tak, że on, jeżeli ktoś chce naprawdę gruntownej zmiany na świecie, to nie ostrze miecza na ludzki sposób, ale że fundamentem tej zmiany będzie przemiana serca, którą on jako prawdziwy syn Dawidowy, król Izraela, każdemu oferuje. I rzeczywiście dzisiaj jesteśmy tego owocem. Ta przemiana nas dotknęła i modlimy się o to, żeby również dotknęła Izraela, żeby Bóg przygotował swój naród na przyjęcie Mesjasza, na przyjęcie prawdziwego Szamesza, tak? Prawdziwego sługi światła. On może naprawdę rozpalić ten prawdziwy płomień światłości w sercu każdego człowieka. I myślę, że to może być właśnie dla nas takie bardzo ważne przesłanie chanukowe, że to może być przygotowanie do tego, by być gotowym, by być oświetlonym tą prawdziwą światłością, żeby to nie było tylko jakimś takim martwym rytuałem, ale żeby to było coś żywego, przemieniającego moją codzienność, żebym tą światłość wnosił dalej w to otoczenie, w którym jestem postawiony. Dziękuję bardzo. Wielu rzeczy nie zdążyliśmy powiedzieć. Może za dużo, zbyt optymistycznie to wszystko przygotowywałem. Życzę nam wszystkim tego właśnie prawdziwego Bożego pokoju, szalom, żeby w naszym sercu nie było takich rozdwojeń, kiedy staniemy w konfrontacji z atakującą ciemnością, tak, żeby nie było w nas takiego miejsca, w którym ona mogłaby znaleźć jakiś punkt zaczepienia, ale żebyśmy byli uzbrojeni w tą wspaniałą Bożą światłość, żebyśmy my mogli być właśnie Bożą menorą, która jest wielością i jednością jednocześnie. I żebyśmy też byli gotowi przyjmować wierzących Żydów jako właśnie część tej jednej menory Mesjasza, bo dopiero wtedy ona zapłonie prawdziwie pełnym blaskiem. I to będzie taki blask, który całkowicie wywróci rzeczywistość i przemieni ją w Boże Królestwo. Amen.